Rząd przyjął pakiet rozwiązań wspierających kredytobiorców. Premier Mateusz Morawiecki mówi, że nowe regulacje zmuszą banki do większej odpowiedzialności wobec społeczeństwa. Przepisy o wsparciu kredytobiorców wczoraj trafiły na posiedzenie rządu. Tempo prac jest szybkie, bo obóz władzy chce uchwalić cały pakiet w taki sposób, by 1 lipca można było już z niego skorzystać. Premier Mateusz Morawiecki na nagraniu, jakie zamieścił w mediach społecznościowych, przyznał, że kredyt hipoteczny, który dla wielu był szansą na dom, stał się dziś często obciążeniem ponad siły. Rząd przyjął rozwiązania, które dadzą ulgę tysiącom polskich rodzin. Po pierwsze, każdy będzie mógł skorzystać z 8 miesięcy wakacji kredytowych bez dodatkowych warunków i opłat. Po drugie, rodziny w najtrudniejszej sytuacji materialnej otrzymają wsparcie w spłacie kredytu nawet do 2000 zł miesięcznie. Na prostych zasadach, bez zbędnych formalności. I po trzecie, zobowiązujemy banki do tego, by wzięły większą odpowiedzialność za wsparcie kredytobiorców. Szef rządu zaznaczył, że Polacy, kiedy oddali władzę w ręce PiS-u, wybrali określony model państwa. W centrum zainteresowania, jak mówił, są obywatele, a nie grupy interesów czy lobbyści. W ocenie premiera już czas, by zrozumiały to także banki. Nie da się nikogo zmusić do solidarności, ale instytucje zaufania publicznego mają pewne zobowiązania wobec społeczeństwa. Odpowiedzialne państwo musi wywiązywać się z roli gwaranta tych zobowiązań. Nowe regulacje trafią niebawem do Sejmu. Jeśli zostaną przegłosowane, kredytobiorcy będą mieli dostęp do wakacji kredytowych w tym roku 2 razy na kwartał i w przyszłym raz na kwartał.